Kronika sportowa. Przed mikrofonem Rafał Bała, zapraszam na sportowe podsumowanie piątku. To co prawda nie piątek 13, a 3 lutego, ale i tak pechowy dla piłkarzy i kibiców w Płocku. Tam miała się rozpocząć 19 kolejka Ekstraklasy. Wisła miała grać z Wartą Poznań, ale Śnieżyca storpedowała plany. O szczegółach Michał Kublik. Piątkowy dzień zaskoczył kibiców Wisły Płocki, Warty Poznań silnymi opadami śniegu. Opady rozpoczęły się około południa i padać nie przestawało przez wiele godzin. Centymetry śniegu ciągle rosły. O ewentualnym odwołaniu meczu mówiło się już troszeczkę wcześniej, ale oficjalnie musiało dojść do spotkania kapitanów obu zespołów z sędziami. Ostatecznie arbiter Karol Arys, dla którego miał to być debiut w Ekstraklasie, piłkarze Wisły i Warty podjęli wspólnie decyzję o przełożeniu spotkania. Czy nie udało się w żaden sposób przygotować murawę na to dzisiejsze spotkanie? Michał Łada, rzecznik prasowy Wisły Płock. Witam serdecznie. Sytuacja wygląda w taki sposób, że o godzinie 14 murawa była jeszcze zielona. Nic nie wskazywało na to, że tak to się dalej potoczy, jak się potoczyło. Znaliśmy prognozę pogody, wiedzieliśmy, że będą opady śniegu, ale to dosłownie była nawałnica śnieżna, można powiedzieć. W kilkanaście minut murawa z zielonej stała się biała. Na początku nie było wątpliwości. Chcieliśmy grać. Od początku do końca chcieliśmy tak naprawdę grać. Tyle, że no tutaj kwestia decyzji pozostawała po stronie arbitra głównego. Im bliżej było meczu, tym większe wątpliwości narastały. Pojawił się arbiter. Też notabene się troszeczkę spóźnił z uwagi na to, że całe miasto stało w korkach. Po konsultacji ze sztabami szkoleniowymi, po konsultacji z zawodnikami Wisły i Warty podjął finalnie decyzję, że mecz się nie odbędzie. Kiedy poznamy nowy termin meczu Wisła-Płock-Warta Poznań? Decyzja o terminie rozegrania tego meczu będzie podejmowana przede wszystkim porozumieniem z Ekstraklasą i Departamentem Rozgrywek oraz telewizją. My tej daty meczu jeszcze nie znamy. Myślę, że poznamy ją w ciągu kilku najbliższych dni. Spotkanie Wisły-Płock z Wartą Poznań z przyczyn atmosferycznych nie odbyło się. Kolejnym meczem na wciarzy będzie domowe starcie z Lechem Poznań. Ten mecz planowany jest na sobotę 11 lutego, początek godzina 17.30. W Łodzi też oczywiście padał śnieg, ale gospodarzom udało się doprowadzić boisko do stanu, przy którym można było rozpocząć spotkanie Widzewa z Jagiellonią. Jednak mecz opóźniono o pół godziny. To spotkanie trwa. Jest 73. minuta, 74. w tej chwili. Widzew bezbramkowo remisuje z Jagiellonią. Na inaugurację 22. kolejki angielskiej ekstraklasy piłkarskiej Chelsea podejmuje inną londyńską drużynę Fulham. Jest 0-0. W Niemczech początek 19. kolejki Bundesligi. Augsburg z dwoma Polakami w składzie, bramkarzem Gikiewiczem i obrońcą Gumnym podejmował Bayer Leverkusen i zwyciężył 4-1. W 20. kolejce hiszpańskiej La Ligi piłkarze Atletiki Bilbao mierzą się z Cadizem. Tymczasem Oskar Zawada zdobył bramkę dla nowozelandzkiego Wellington Phoenix w przegranym 1-3 wyjazdowym meczu 15. kolejki australijskiej ekstraklasy piłkarskiej z Melbourne Victory. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak z kompletem zwycięstw bezpośrednio awansowali do ćwierćfinału turnieju Beach Pro Tour Elite 16 w stolicy Kataru Dosze. Rywalizujący w grupie B Polacy dziś rozegrali dwa mecze. Najpierw pokonali brazylijską parę Vitor Felipe Renato 2-1. Później w takim samym stosunku Niemców Ellersa i Wicklera. Trener biało-czerwonych Grzegorz Klimek mówi o tym, jak przebiegały te spotkania. Na początek o starciu z Brazylijczykami. Początek taki trochę bojaźliwy w naszym wykonaniu. Rywale nas docisnęli, nie zrobili w ogóle błędu. Nasza presja bloku i obrony była trochę mniejsza, ale w drugiej części pierwszego seta znaleźliśmy, że tak powiem, nieładnie może troszkę swojego pacjenta i Renato poddawał nam tyle punktów, ile było trzeba i ten set był w miarę fajny. W drugim chyba się troszeczkę rozluźniliśmy, bo punkty nam pouciekały przy przewadze i potem taka trochę nerwowa końcówka. Oni załapali blokiem i musieliśmy do końca tiebreaka tak naprawdę być skupieni, ale to też twórcze, bo zawodnicy musieli się wspiąć na wyżyny. Nie zawsze wszystko wychodziła, trzeba było się pozbierać. No a ten drugi, no to pierwszy set pod nasze dyktando, tutaj tak działo się wszystko to, co chcieliśmy. W drugim od razu rywale na moc skoczyli, trochę nas przeczytali na środku siatki. Później Wickler zaczął świetnie bronić i tak naprawdę za jego sprawą i Ellers też dołożył kilka bloków. No ten wynik się nam rozjechał. Tiebreak na szczęście już chyba od 4-4 tam zrobiliśmy 7 punktów z rzędu blokiem i obroną. Niemiecki blokujący się pogubił i no tak naprawdę to załatwiło sprawę. No także jesteśmy w ćwierćfinale. Rano odpoczynek, no i już analizą na gorąco się zajmiemy w dniu meczu. W Dauszy oczywiście gorąco. Pogoda płatała dziś figle w Polsce, ale także w Niemczech. Konkretnie w Willingen, gdzie miały się odbyć kwalifikacje do konkursu skoków narciarskich. Andrzej Grabowski opowie nam teraz, dlaczego się nie udało. Droga skocznio w Willingen. Mówią, że jestem szalona.
tato, szalony jest wiatr. Może i tak. Dziś ten wiatr podeptał skokowy harmonogram dnia. Z dwóch treningów odbył się 1:1/6. Kwalifikacje odwołano, a kolanem przepchnięto jedną serię konkursu drużyn mieszanych, w której Timi Zajc skoczył ponad 160 metrów. Nie przesłyszeli się Państwo, ponad 160 metrów. W sumie to może i dobrze, że do tych kwalifikacji dziś nie doszło. W tym jedynym pełnym treningu z naszych dobrze skoczył tylko Dawid Kubacki, który był trzeci. Reszta w 5. i 6. dziesiątce. Wiało skąd popadło. Padało i do tego topił się jeszcze rozbieg. Mimo to 154,5 metra, czyli dalej od rekordu skoczni, pofrunął Słoweniec Jelar. W konkursie drużyn mieszanych Polaków brak, bo nasze najlepsze skoczki nie chore, kontuzjowane lub niegotowe, by skakać na tak dużej skoczni. Konkurs jednoseryjny. 8 drużyn i by te drużyny wystartowały w komplecie, potrzeba było ponad 1,5 godziny. A w międzyczasie 154,5 metra Japonki Yuki Ito. Pół metra dalej niż jej własny żeński rekord skoczni. Tym razem próbę podparła. Minęło kilkadziesiąt minut i na belce usiadł Słoweniec Timi Zajc. Człowiek, który jest w powietrzu jak latawic. I to żadne nadużycie czy tanie językowe efekciarstwo. Wybił się z progu, leciał, aż nagle złapał potężny podmuch pod narty, który wyniósł go gdzieś na wysokość 4. piętra. W powietrzu zaczął machać rękoma niczym kot łapami, by po prostu nie skoczyć zbyt daleko. Skrócił, ile się dało, a i tak skoczył 161,5 metra. Oczywiście upadł i cud, że się nie połamał. Konkurs ostatecznie wygrali Norwegowie przed Austriakami i Niemcami. Organizatorzy myśleli jeszcze naiwnie, że może przeprowadzą dziś kwalifikacje. Na marzeniach skończyło się. Kwalifikacje przełożono na jutro na 14:45, konkurs o 16:10. Wczesnym popołudniem jeszcze konkurs pani. To w Willingen, a w kanadyjskim Whistler mistrzostwa świata juniorów i młodzieżowców w narciarstwie klasycznym. W skokach nasi juniorzy spisali się wybornie, sięgając po pierwszy od 9 lat medal. Brąz zdobył Jan Habdas. Do tego 4. ledwie 16-letni Kacper Tomasiak, 9. Marcin Wróbel, a 16. Klemens Joniak. To w nocy czasu polskiego, a zupełnie niedawno, bieg zawodniczek do lat 23 na 10 km stylem dowolnym, czyli raj dla Izabeli Marcisz. I z tego raju skorzystała. Zdobyła srebro, tracąc do Niemki Hoffmann niespełna 1,5 sekundy. Bardzo tęskniłam za takim bieganiem, kiedy po prostu biegnę. Jak rozmawiałam, właśnie zadzwoniła do mnie mama od razu po biegu, to ja pierwsze co jej powiedziałam: mamo, ja po prostu biegłam, że biegłam. To po prostu był bieg. No miałam takie zadanie, które dostałam, żeby po prostu te pierwsze 3 kilometry myśleć na trasie, ale po 3 kilometrach mówię: kurczę, czuję się super, biegnę dalej, nie? Więc no nawet gdzieś tam krzyczeli mi naprawdę drużyna tutaj z Polski, bardzo krzyczała, wszyscy bardzo się w to wszystko zaangażowali, ale ja miałam jasny cel, po prostu biec i nie patrzeć, ile mam straty, tylko po prostu biec i bardzo tęskniłam za sobą w takiej formie, bardzo. Ogólnie to był ciężki rok, więc ja bardziej się cieszę z medalu i tutaj jakby, no to jest tylko sekundka, jeżeli chodzi o złoto, no wiadomo, gdzieś tam z tyłu głowy może ta sekunda jest, ale raczej po prostu się cieszę, że jest ten medal. W zeszłym roku byłam 4., więc w tym roku cieszę się z każdego koloru medalu. A teraz oczy na planicę na Mistrzostwa Świata Seniorów, które ruszają już za 2,5 tygodnia. Maciej Staręga zajął 15, Kamil Bury 19 miejsce w sprincie techniką dowolną podczas zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich we włoskim Toblach. Triumfował Norweg Johannes Klebo, wśród pań zwyciężyła Szwedka Jonna Sundling. W Dreźnie rozpoczęły się 5. w tym sezonie zawody Pucharu Świata w short tracku. Pierwszego dnia zmagań do półfinałów awansowały 2 polskie sztafety, mieszana na 2000 metrów i żeńska na 3000 metrów. Sztuka ta nie udała się drużynie mężczyzn na 5000 metrów. W ćwierćfinale na 500 metrów zameldowała się liderka klasyfikacji generalnej Natalia Maliszewska. Do tej fazy zmagań awansowały też Nikola Mazur i Kamila Stormowska, a najlepsza polska łyżwiarka na krótkim torze uzyskała awans do ćwierćfinału również na dwukrotnie dłuższym dystansie bez problemów. W ćwierćfinale na 500 metrów zameldował się trzeci w klasyfikacji generalnej Diane Sellier. W Zagrzebiu trwają zawody zapaśniczego Pucharu Świata. O tym, jak dziś radzili sobie tam Polacy, Krzysztof Kozak. Dziś w Zagrzebiu z biało-czerwonych najlepiej zaprezentowali się Wiktoria Hołwi w kategorii do 68 kg. Oraz klasyk Szymon Szymonowicz w wadze do 87 kg. Hołwi w walce o trzecie miejsce przegrała z Francuską.
Pauline Le Carpentier. Francuska jest mistrzynią Europy. To jest dobra zawodniczka. Wiktoria też nie należy do sobie. Mówi drugi trener kobiecej kadry Piotr Krajewski. Wynik mówi o tym, że była to równa walka, no bo skończyła się 3-2. Uprzedzaliśmy Wiktorię, żeby uważała na zejścia do nóg. No niestety w pierwszej części pojedynku przepuściła Francuskę dwa razy do nogi, no i to się skończyło 3 punktami. Później musiała odrabiać. W tej formie, w której jest, stacią było tylko na zrobienie jednego zejścia takiego, no i to była 2 punkty, no ale to było za mało, żeby stan pojedynku przechylić na swoją stronę. Hołuj wraca do rywalizacji po kontuzji i tym bardziej. Piąte miejsce w silnie obsadzonym turnieju w stolicy Chorwacji cieszy. Od niedawna gdzieś tam wchodzi na matę i tak widać jeszcze, że no niezbyt dobrze się czuje. To nie jest jeszcze ta Wiktoria, którą tam byśmy chcieli widzieć. Wśród przedstawicieli stylu klasycznego, którzy dziś rozpoczęli zmagania, z dobrej strony zaprezentował się Szymon Szymonowicz. W kategorii do 87 kg dostał się do repasaży i to aż dwustopniowych, tak liczna była obsada. Po pokonaniu reprezentanta Chin, Kajzajera, w walce o medalową strefę musiał uznać wyższość reprezentanta gospodarzy, Iwana Hukleka. A i tak z postawy swojego podopiecznego zadowolony jest trener kadry klasyków, wicemistrz olimpijski z Barcelony i dwukrotny brązowy medalista olimpijski Józef Tracz, który w grudniu na tym stanowisku zastąpił inną legendę polskich zapasów, mistrza olimpijskiego z Atlanty Włodzimierza Zawadzkiego. Oceniam bardzo pozytywnie, bardzo dobry start. 4 walki, bardzo trudne walki z wymagającymi zawodnikami. Szymon pokazał bardzo wysoką klasę. Tam wykonywał chwyty pozycji stojącej i parterowej, a też dobry był w obronie, jeżeli chodzi o parter. I no, trochę zabrakło szczęścia w tej ostatniej walce. Przeciwnik Chorwat miał przewagę, bo prawie godzinę odpoczywał, a nasz zawodnik tylko 20 minut, tą walkę wcześniejszą bardzo trudną, też go dużo zdrowia kosztowała, ale tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo pozytywnie oceniam, Szymon cały czas sięgnie do góry. Pozostali biało-czerwoni, którzy dziś wystąpili na matach w Zagrzebiu, przegrali swoje pierwsze walki i na tym zakończyli udział w zawodach. Jutro ostatnie kobiece kategorie wagowe z mocną polską obsadą, m.in. Roxaną Zasiną i Jowitą Wrzesień, a klasycy tym razem bez biało-czerwonych. Ci ostatni wystąpią w niedzielę. W jedynym dzisiejszym meczu 19. kolejki Ekstraklasy koszykarzy Astoria Bydgoszcz przegrała z Treflem Sopot 80-91. W tabeli prowadzi Śląsk Wrocław. BBTS Bielsko-Biała przegrał z Wartą Zawiercie 2-3 na inaugurację 23. kolejki Ekstraklasy Siatkarzy. Liderem pozostaje Resowia. W Ekstraklasie Siatkarek 14. kolejka. W jedynym dzisiejszym spotkaniu grupa Azoty Tarnów uległa deweloperowi Rzeszów 0-3. Drużyna z Podkarpacia umocniła się na prowadzeniu w tabeli. Po przerwie na Mistrzostwa Świata rozgrywki wznowiła Ekstraklasa piłkarzy ręcznych. W dzisiejszych spotkaniach 14. kolejki Piotrkowianin uległ Industrii Kielce 26-40, a Zagłębie Lubin przegrało z Gwardią Opole po rzutach karnych 30-31. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin pozostają niepokonane w bieżącym sezonie Ekstraklasy. W hicie 15. kolejki Miedziowe pokonały Fanflor Lublin 38-24. W innym spotkaniu JKS Jarosław wygrał z Ruchem Chorzów 36-23. Kronika sportowa. Bardzo dobre informacje napłynęły dziś do nas z Dżakarty. Właśnie w Indonezji trwają zawody Pucharu Świata w strzelectwie. Dziś na najniższym stopniu podium stanął Maciej Kowalewicz. 23-letni Olsztynianin zdobył brąz w zmaganiach w karabinie na 50 metrów z trzech postaw. Do meczu o złoty medal. No trochę zabrakło, no, szczególnie w postawie leżącej, stojącej na koniec. No miałem nieco kilka gorszych strzałów, ale no emocje trochę wzięły też górę. No ale walczyłem do końca, żeby to jakby najlepiej wyszło. No i dało to brązowy medal, więc jestem zadowolony, bo to mój indywidualny pierwszy medal na Pucharze Świata, więc jest to dla mnie tym bardziej duży sukces i jestem z tego bardzo zadowolony. No wyniki już miałem dosyć wysokie wcześniej, więc teraz tylko potwierdziło to się, że jestem w stanie walczyć z tymi najlepszymi. No cóż, no w zeszłym roku też finał Mistrzostw Świata, 6. miejsce zająłem w nim w seniorskim finale Mistrzostw Świata. Te przejście właśnie u mnie przynajmniej było stosunkowo płynne, chociaż na te pierwsze finały Pucharu Świata czy imprez głównych musiałem chwilkę poczekać, no ale pokazuje, że stać mnie na to, żeby walczyć na równi z tymi już starszymi, chociaż no niekoniecznie starszymi, ale na pewno najlepszymi na świecie. W rywalizacji kobiet w pistolecie na 25 metrów 16 była Joanna Wawrzonowska, a na 19 pozycji uplasowała się Julita Borek. Najlepsza okazała się
Austriaczka Sylwia Steiner. Meldunek z boiska Ekstraklasy. Widzew Łódź wygrywa pod koniec meczu z Jagiellonią Białystok 1-0 po bramce Dominika Kuna. Rozkręca się sezon lekkoatletyczny w hali. Jutro ciekawie zapowiadające się zawody w Łodzi, w których wystartują polskie i światowe gwiazdy. Więcej w zapowiedzi Piotra Andrzejczaka. W sobotnie popołudnie w Atlas Arenie w Łodzi kibiców czeka prawdziwa lekkoatletyczna uczta. W meetingu Orlen Cup wystąpią prawdziwe gwiazdy światowej królowej sportu. Wszystko wskazuje na to, że emocji nie powinno zabraknąć w sprintach i to w rolach głównych mogą wystąpić polskie zawodniczki. O zwycięstwa walczyć powinny Ewa Swoboda i Piast Krzyżowska, które bardzo dobrze rozpoczęły sezon halowy. Ewa Swoboda rok temu wygrała w Łodzi bieg na 60 metrów z czasem 7 sekund. Może tym razem pokusi się o bieg jeszcze szybszy. Każdy start jest co innego, nowa historia, nowe bieganie, więc mam nadzieję, że będzie jak najszybciej i szybciej niż było dotychczas. A jak oceniasz ten początek sezonu? No pierwszy start w Karlsruhe 7.09 dwa razy. Może być. Nie było najgorzej. Powiedziałam sobie, że musi być poniżej 7.10 pierwszy start i był. Düsseldorf to ciężko jest ocenić, bo tam się nie da biegać. Było mega zimno na hali i chyba też za dużo zrobiłam na rozgrzewce i byłam już przed bieganiem zmęczona bardziej niż po zawodach. Także Düsseldorf wymazujemy. Nie było tego. Karlsruhe, okej. Okay. Czy to jest rzeczywiście tak szybka bieżnia, że tu można właściwie ze startu na start biegać szybko i efektownie? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że bieżnia tutaj jest fajna. No niesie ta Atlas Arena, niesie. Jest dobra energia, dobrze są zorganizowane te zawody, nie ma żadnych super dużych opóźnień ani nic, więc mam nadzieję, że będziemy wszyscy jutro szybciutko biegać. W tym krótkim sezonie halowym no warto byłoby może pokusić się o jakiś medal halowych mistrzostw Europy. No ja muszę się odegrać za Belgrad rok temu i za dwa lata temu Toruń, gdzie nie mogłam wystartować przez koronę, więc mam nadzieję, że uda mi się gdzieś zakręcić koło pierwszej trójki. Nie wiem, co to będzie. Zobaczymy. Każdy rok jest inny, ale myślę, że zrobiliśmy wszystko z trenerką, co mieliśmy zrobić. Niczego nie zabrakło. Jedynie może troszeczkę czasu, bo dużo wcześniej zaczęliśmy ten sezon. Rok temu zaczynaliśmy dużo później, ale myślę, że będzie dobrze. Kibice będą zatem trzymać kciuki za Ewę Swobodę. Na dobry start w Łodzi liczy także Piast Krzyżowska, która kilka dni temu poprawiła rekord życiowy i jest druga na liście najlepszych zawodniczek w biegu na 60 metrów przez płotki. Do rekordu Polski Zofii Bielczyk brakuje jej już tylko 0,07 sekundy. Drugi wynik mam w historii, więc chciałabym być numerem 1, ale to są wyniki już stopu światowego, więc mam nadzieję, że tak się wydarzy. W sezonie przygotowawczym wyszło wszystko w 100% bez kontuzji, bez żadnych problemów, więc dlatego tak podeszłam do pierwszego startu. Wiedziałam, że jest dobrze i wiedziałam, na co mnie stać. Potrzebuję pewnie parę biegów, żeby obiegać się, zrozumieć, o co chodzi w tych biegach płotkarskich, bo czasem się zapomina po dłuższej przerwie. Dlatego myślę, że jeszcze mogę poprawić życiówki. Jak się startuje tutaj w Atlas Arena? Dwa razy tutaj startowałam i dwa razy bijałam rekordy życiowe, więc no myślę, że to jest bardzo dobre miejsce do biegania szybko. Jest szybka bieżnia, jest dobra obsada, więc fajnie byłoby pobić rekord życiowy. Druga jestem, po prostu teraz jestem ex aequo druga, więc mogłabym być druga samotnie. Lub pierwsza. Zobaczymy. Może więc jutro kibice w Atlas Arenie będą świadkami kolejnego historycznego wydarzenia, jakim byłby na pewno nowy rekord Polski w biegu na 60 metrów przez płotki kobiet. Jutro w hali w Łodzi będzie można zobaczyć jeszcze m.in. kulomiota Konrada Bogowieckiego i teczkarza Piotra Liska. A już za kilka godzin w kraju kwitnącej wiśni polscy tenisiści rozegrają mecz fazy play-off o grupę światową Pucharu Davisa. Piotr Dąbrowski zastanawia się, czego możemy się spodziewać po osłabionej reprezentacji Polski. W malowniczo położonym mieście Miki na wyspie Honsiu tenisowa reprezentacja Polski w Pucharze Davisa zmierzy się z Japonią w meczu fazy play-off o grupę światową pierwszą. Dwudniowa rywalizacja rozpocznie się w sobotę około 4 nad ranem czasu polskiego. Od meczu pomiędzy najlepszym z Japończyków Yoshito Nishoką z będącym ostatnio w niezłej formie Danielem Michalskim. Japończyk świetnie zaprezentował się ostatnio na kortach w Melbourne, gdzie podczas Australian Open dotarł aż do czwartej rundy. Po nich na kort ciekawie zaprojektowanej hali wyjdą Taro Daniel i Kacper Żuk. Trener PZT Aleksander Harpantidis liczy na dobry występ Polaków. Wiadomo, że na papierze Japończycy są faworytami, ale to nie znaczy, że jakby chłopaki nie wierzą w zwycięstwo, wręcz przeciwnie, zwłaszcza gdzieś niesieni dobrym wynikiem Janka, także na pewno wszyscy będą
pewno walczyć. Gdzieś tam mieliśmy dobry tydzień treningów za sobą. Chłopcy na treningach wyglądają fajnie. Jutro i pojutrze będziemy walczyć od pierwszej do ostatniej piłki, czy tam chłopcy będą walczyć od pierwszej do ostatniej piłki i no i zobaczymy, co przyniesie kort. Gdzieś tam, wiesz, atmosfera dobra, nastroje bojowe. Chłopcy wiedzą, co mają grać. Zobaczymy. Wszystko zweryfikuje kort. Natomiast w niedzielnym spotkaniu deblowym polski duet Jan Zieliński i Łukasz Kubot stanął naprzeciw parze Ben McLachan i Yosue Watanuki. W Japonii Polacy występują bez najlepszego polskiego tenisisty Huberta Hurkacza, który okres ten spędza w Monte Carlo, gdzie przygotowuje się do turnieju ATP w Rotterdamie. Ten rusza już 13 lutego. I w dzisiejszej audycji to już wszystko. Piłkarska Ekstraklasa. Widzew kontra Jagiellonia Białystok. 91. minuta i już 1-1. Dla Widzewa strzelił Dominik Kun, no, dla zespołu z Białegostoku Bartosz Bida. I ponownie o sporcie jutro o poranku. Kronika sportowa. Polskie Radio.